Howdy, it's me, Bobody. Witajcie dzisiaj, tym razem z menu, ponieważ mamy Idaho, czy Utah? Już się zgubiłem. Dobra, mamy informację o tym, że się zmiany w grze i trzeba podjechać do... Musimy się zespełnować. Po prostu. Utah, nie Idaho. Boże, tu jest Idaho. Tak, no to tu, gdzie ostatnio przyjechaliśmy. Po licencję, także licencja została zdobyta i możemy teraz po Utah jeździć z ładunkami. Także zapraszam, będziemy teraz szukać czegoś i pojedziemy sobie. Tak się zastanawiam, czy nie zostawić przypadkiem przyczepy teraz. Nie wiem, no nie mam zbyt dużo kasy na garaż, ale bym zostawił przyczepę i może pojeździł z ładunkami, po prostu takimi zwykłymi. O, zwykły freight. Zobaczmy, co mają tutaj. Spage. To mogłaby być nawet fajna traska. Z oponami Volvo. Zobaczmy, co tutaj nam oferują. Grand Canyon. Takie coś, kurczę. White do tego. Minut. Nie wiem, czy bym się w ogóle wyrobił w czasie z tym. 256 mil. No mógłbym być na styk, ale to jest szerokie. Jechałbym powoli jeszcze tą naczepą. Tak nie za bardzo. Ale dziwna cysterna. Albo mi się wydaje po prostu. Ta jest długa. Tracker, to chyba by było najlepsze, takie 200, 390 mil. Tak, pojedziemy z tym. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Najciekawsza trasa. To znaczy najbardziej optymalne, żeby nie przedłużać za bardzo, żeby się tak w godzinie ten odcinek zmieścił. Skorzystam z okazji, się od razu naprawię. Opony miałem już zajechane, dawno nie naprawialiśmy opon. No ten co tutaj, przeładowanie mu się włączył.
Jak widzicie, wracamy do nagrywania w jakości, to znaczy bez rozszerzonego widoku. Ze względu na to, że po prostu były komentarze. Sam widziałem przy renderowaniu to po pierwsze, że jakość poszła na mordę tak bardzo, że szkoda w ogóle całe... Szkoda tego, no jak on się nazywa. Szkoda wysiłku w nagrywaniu było po prostu, żeby wyciągać dobrą jakość z tego. To po pierwsze. A po drugie, no były komentarze od kilku osób, że to jest bardzo dziwna perspektywa. Także zostajemy przy tym widoku. Nie będę się bawić na razie w jakieś rozszerzone widoki ani takie rzeczy. To z budowy koparkę zabieramy, dobra. Już zapomniałem, czym się podczepia. No okej, pierwsze co, to musimy ogarnąć... tutaj będziemy wracać przez Kajentę. Muszę ogarnąć, gdzie spanie. Czy wydaje mi się, że tu będzie najlepiej? No. No ja z panią mamy za 3,5 godziny, to momencik. No spokojnie to do Kajenty dojadę. Trasa 7 godzin. A dobra, tutaj z brzegu się ustawię na spanko. Będziemy jechali całą drogę w ciągu dnia. Co to się pokorkowało na tym skrzyżowaniu? To przez te roboty drogowe tutaj? No i to jest gra. Nikt nie wjeżdża na skrzyżowanie, nawet jak jest zielone, bo jak nie zjedzie ze skrzyżowania, to zablokuje.
Ale chyba trzeba zrobić trik z przeładowaniem tutaj tego całego ruchu, bo coś mi się wydaje, że będziemy stać nie wiadomo ile tutaj. Ta-dam. Jest dobrze, że jak się gra przeładowuje, to resetuje cały ruch uliczny. Przynajmniej można sobie z korkami tak poradzić. Właśnie nie skręcam, tylko jadę prosto. Tutaj, gdzie byliśmy, gdzie się zespawnowaliśmy na początku. Jest takie dość hardkorowe stawanie na spanie. Kurde, wystaje to cała naczepa, wszystko. Nawet do końca nie dojechałem. Jest 5:40. Okej. Okay. Dobrze, w tą stronę jadę. No okej. No to jedziemy sobie tutaj. Jedziemy przez Cayenne, czy jak to tam się nazywało. I potem wjedziemy do Utah. Prawie 6:00, zaraz będzie jasno, ładnie się zrobi i tak już jest fajnie widno, bo to widać, że świta. Trzeba będzie gdzieś tylko zaliczyć stację benzynową, paliwka nie ma za dużo. Może dojadę na tym zbiorniku, ale nie jestem pewien. Dość lekka ta koparka, ten maczek jedzie bez najmniejszego problemu z nią. A dobra, może przesadziłem leciutko, bo już tutaj ma
lekkie problemy, bo jest troszkę pod górę, ale ogólnie jedzie te 50 mil spokojnie. Ups, zamiast zmienić nadbieg, to wyłączyłem silnik. Hi, upsik. Ładnie słoneczko zaczyna świecić, wstawać tutaj zza gór. Widać, jak tam promienie już błyskają, że zaraz wyjdzie słoneczko tutaj zza tych gór po lewej stronie. Kurde, co jest? Zapomniałem, jak się jeździ do jasnej. No i jesteśmy w Kajencie. No nie wiem, jak to się odmienia. Dobra, mniejsza większość. Jesteśmy w tej miejscowości i tutaj teraz już lecimy na Utah.
żebym nie zauważył tego zielonego. No, i zbiornik pełny. Teraz mamy zasięgu na jakieś 600-700 mil i na spokojnie możemy jechać. Tam wcześniej był znak, to jest jakiś potok Largo Creek czy jakoś tak, a wcześniej był znak 17 mil do granicy stanu Utah. Mamy jakiś punkt widokowy, się zaraz zatrzymamy. World Greatest Outdoor Museum. Ale fajne. Skały. Nie no, ładnie, ładnie to wygląda. Taki trochę księżycowy klimat, ale fajnie, podoba mi się to. SCS Software mogłoby trochę popracować nad dźwiękami silników pojazdów na drodze, bo takie są lekko biedne. Kawałek dalej jest fototrofi.
To jest tu, gdzie ten autobusik jechał wtedy. Nie wiem, co to jest chyba jakiś park krajobrazowy czy coś, dlatego tutaj jest fototrofi, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, jakiś hardcore tutaj by mógł jechać 65 mil. Ja bym to się nie wyrobił na za żadne skarby. Mam wrażenie, że mało elastyczny jest ten silnik. Trzeba by było chyba zmienić już ciężarówkę. Przepraszam, nie ten przycisk. Odłożyć sobie jakieś 500 tysięcy na ciężaróweczkę, co wy na to? Pomyśleć może o jakimś nowym maczku. Myślałem, że on tą wanną mi tutaj wyjedzie.
Powiem wam, że tak sobie teraz myślałem, patrzyłem na tą ciężarówkę przed nami z tą czarną naczepą i tak sobie myślałem, fajnie jest mieć swoją naczepę i jeździć cały czas tym samym zestawem, ale te ładunki i te miejsca, do których się zwozi, są zawsze takie same. To jest właśnie lipa, jak masz chłodnie, no to masz tam albo jakieś właśnie suche, elektronikę, jakieś telewizory, różne dziwne rzeczy, coś w beczkach, też warzywa, świeże jakieś rzeczy, mrożone rzeczy, nie? To można z takimi rzeczami jeździć. No ale tak jak teraz, jedziemy sobie z koparką, z takiej budowy ją zabraliśmy i jedziemy gdzieś do Exxona. Nie wiem dokładnie gdzie, no ale no to w jakieś dziwne miejsce. Tak samo jak z cysterną jeździliśmy. Jeździliśmy wszędzie po jakichś rafineriach. Niby fajnie, ale no to już się nudziło po jakimś czasie. Kurde, znowu go zdusiłem. Zagadaliście mnie, no. No i to się nudzi po jakimś czasie. Fajnie to wygląda, jak masz taki zestawik i ciężarówkę, podkolor i podkolor naczepę, nie? Czy tak jak myśmy tutaj, czy tak jak tutaj mam. Spatynowanego maka i taka właśnie też spatynowana naczepa, nie? Tak to fajnie wszystko wygląda, no ale tak ogólnie lipa, monotonne te wszystkie zadania i trasy, także dajcie znać, co myślicie o tym, czy przypadkiem nie lepiej będzie właśnie jeździć bez swojej naczepy, a jakby co, to po prostu raz na jakiś czas sobie wziąć jakąś naczepę i z nią pojeździć, nie? Ciężko to pod górkę jedzie, ciężko, ale daje radę. Ale to jest amerykańsko, wszędzie flagi. No nie wiem, mam wrażenie, że jakoś tak ten asfalt się świeci straszliwie. Ale nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś moda u mnie, czy jakiejś aktualizacji, która weszła niedawno. Nie mam pojęcia.
Nie mam zielonego pojęcia, co oni odwalili za numer. Chyba się stłukli. Jakoś tak dziwnie się zatrzymali. On dzisiaj potwierane okna. Gorąc straszliwy. Był dzisiaj duszno maksymalne. I w końcu zaczyna się robić chłodno. W końcu czuję, że zaczynam taki powiew chłodnego powietrza wchodzić do mieszkania. Kolejny punkt widokowy. Przepraszam was bardzo, ale tutaj obserwuję od jakiegoś czasu pająka, nie chcę afery robić, ale pająk mi łazi po szafie, kurde, mam białą szafę, a czarny wielki pająk chodzi. Hole in the rock, o! Ci potrafią zrobić ze wszystkiego atrakcję, nie?
No kurde, nie spodziewałem się, że typ się zatrzyma tak na środku drogi. Normalnie bym wyjechał po nim. Następne trofeum fotograficzne obok. Coś z dinozaurami na pewno. Jakiegoś interstate'a. Ulala, ograniczony do 80. Ogólnie on nawet tyle chyba nie wykręci, ten Mac, nie?
70 jeszcze może bym poleciał. 70 kilka, ale już do 80 dobić to już byłoby mu ciężko z tym ładunkiem. Ostatnio próbowaliśmy przecież, to też się rozpędzał długo. Kurde, martwię się, bo jak mi ten pajączur wlazł do szafy, to potem będę miał ząka, będę wyciągać jakieś narzędzie z szafy, a tam, kurde, bydlak będzie siedział i się zaczai na mnie. No i się skończyło rumakowanie. Już wracamy z powrotem na podrzędną drogę. Ale droga dziurawa. Szarpie na wszystkie strony kierownicą. Zaraz będzie pod górkę i będzie koniec tego rozpędzania się. O, już zwalnia. Myślałem, że uda mi się go wyprzedzić, ale było za mało miejsca. No, jesteśmy w Price, ale jeszcze mamy 40 mil do punktu docelowego. Czyli wychodzi na to, że gdzieś daleko od centrum sobie jedziemy z tym ładunkiem. Carbon Avenue. No ładnie.
Przejechał ten zjazd nieładnie. Jeszcze 2 godziny czasu rzeczywistego mamy na dowiezienie tego ładunku. Jest dobrze. No, też do spania mi zostało 7 godzin, 3 godziny. No właśnie, to co mówiłem, po takich traskach bym nie jeździł. Pola naftowe w Utah. Ale turbo śmieszny kontener. Kontener co ma kółka z tyłu, ale beka. A to nie jest ten zbiornik jakiś, bo jest coś takiego, jakiś zbiornik się wozi. To może być to. Ewidentnie jakiś tutaj terminal, przetwórstwo, zbiorniki od ropy czy czegoś tam.
Tak czułem, że za bardzo do prawej zjechałem. Jesteśmy na miejscu. Idealnie. Rychło w czas. I level nawet wpadł. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle ciekawego. Nic ciekawego nie ma, to sobie zobaczymy później, co będzie. Także, moje drogie dzieci, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnego. Tymczasem, bye bye, over and out.